Hej, jestem Katarina, lat 16. Opowiem wam super straszną historię o tym, co mi się kiedyś przydarzyło. Boicie się ciemności? Może zaczniecie. No więc, moi rodzice są archeologami. Brzmi czadersko, co nie? Akcja? Przygody? Złote skarby? Nie. Pracują na uniwersytecie i czytają mnóstwo książek. Tata ma świrę na punkcie starych garnków. Mama bada glebę. Tak jest, glebę. Jakby... ziemię. O, i zanim zapytacie... Nie, nie wykopują dinozaurów. Nie pytajcie o dinozaury. Są zalewani tym pytaniem. Ale posiadanie rodziców archeologów nie jest takie złe. Dużo podróżujemy. Tylko gdziekolwiek idziemy, rodzice zawsze to robią. Kopią dziury. Kopią dziury na pustyni. Kopią dziury w lesie. Kopią dziury w górach. Kopią dziury w dżungli. Nieważne gdzie jesteśmy. Mama i tata chcą uporczywie wiedzieć, co jest pod ziemią. Zdjęcia z podróży rodziców są cóż nie dla każdego. Za to moje. Kocham robić focie. Mój aparat to mój najcenniejszy skarb. Czasem chciałabym, by rodzice rozejrzeli się dookoła z tych ich dziur. Tak wiele pięknego świata ich omija. Ale nie wiedziałam, że nasza podróż do amazońskiego lasu deszczowego skończy się tak bardzo strasznie. Mamę i tatę poproszono do pomocy przy wykopaliskach w poszukiwaniu starożytnej świątyni. Tata się jarał, mama się jarała, ja za to jarałam się jak pochodnia. Najważniejszą zasadą było zostać blisko wykopaliski obozu, ponieważ bardzo łatwo się zgubić. A jeśli się zgubisz, nikt cię nigdy nie znajdzie. A dzikie jaguary są bardzo głodne. Byliśmy w takiej dziurze, że nawet nie miałam zasięgu. Pewnego wieczoru siedzieliśmy przy ognisku, był taki ładny zachód słońca i chciałam zrobić zdjęcie, ale nie mogłam znaleźć aparatu. Przeszukałam wszystkie zakamarki namiotu, totalnie, ale nigdzie go nie znalazłam. Było mi tak przykro. Mój aparat jest dla mnie wszystkim. Rodzice się za bardzo tym nie przejęli, bo byli zajęci swoimi sprawami. Mama kazała mi sprawdzić w torbie. Ale już tam szukałam. Tata kazał mi zajrzeć do śpiwora, ale tam też go nie było. Byłam wkurzona, że nie chcieli go poszukać. Próbowałam sobie przypomnieć, gdzie robiłam ostatnie zdjęcie. I mi się przypomniało. Fotografowałam niesamowitego motyla, gdy Louis, szef wszystkich, podał mi wodę. I odłożyłam aparat. na Napień drzewa. Odłożyłam go na terenie wykopalisk. Robiło się ciemno, ale myślałam, że, że zdążę pobiec szybko po mój aparat i wrócić do obozu. Powinnam powiedzieć rodzicom, że gdzieś się wybieram. Oczywiście, że powinnam, ale byłam na nich zła, że nie pomogli mi w szukaniu. Na szczęście mój ukochany aparat był dokładnie tam, gdzie go zostawiłam. Odetchnęłam. Wzięłam go, aż nagle usłyszałam dźwięk za drzew. Miałam nadzieję, że to coś uroczego, ale przypomniały mi się te głodne jaguary. Nie czekając, by zobaczyć, co to było, zaczęłam się powoli cofać. I nie zgadniecie, co było za mną. Tak, gigantyczna dziura w ziemi. Dzięki, mamo, dzięki, tato. Na szczęście nie była aż tak głęboka, by coś mi się stało. Wstałam, rozglądnęłam się. Ziemia po jednej stronie zadrżała, a potem spadła i odsłoniła ogromne drzwi. Wiem, co myślicie. Katarina. Nikt nie jest na tyle szalony, by przejść przez ukryte drzwi w dziurze. W nocy. W środku lasu deszczowego, na własną rękę. Macie rację, jeszcze mi życie miłe. Zaraz potem ziemia pode mną się zatrzęsła i wpadłam w jakąś zapadnię do starożytnego grobowca. Na szczęście mój aparat miał lampę błyskową. Oświetliłam nim ogromną komnatę. To było zdumiewające, ten niesamowity grobowiec znajdował się tutaj cały czas. I byłam pierwszą osobą, która zobaczyła te piękne rzeźby ukryte przez setki albo tysiące lat. Ale też było zimno i brzydko pachniało. I zdałam sobie sprawę, że pewnie rodzice się o mnie martwili. Bałam się, co może być tam ze mną. Pająki, węże. Otrząsnęłam się, rozglądając się po grobowcu bardziej dokładnie. Wokół mnie było tyle cudnych cacek. Rzeźbione filiżanki, misy, piękne posągi. Sięgnęłam i wybrałam jeden z nich. Był cały w kurzu, starannie go wytarłam i zobaczyłam, że był ze złota. Moi rodzice są archeologami, ale to ja znalazłam skarb. Jednak wciąż byłam uwięziona w grobowcu. Musiałam się jakoś wydostać. Nagle poczułam wiatr na twarzy. Być może znalazłam wyjście. Ostrożnie weszłam w głąb korytarza. Poczułam coś w moich włosach, fuj. Pomyślałam, że to musi być pająk, ale. Spojrzałam w górę. To były korzenie lasu deszczowego zwisające ze sklepienia. Znów poczułam wiatr i poszłam dalej. Potem nagle zobaczyłam światło. To musi być światło z naszego obozu. Ale zanim zdążyłam się ruszyć, zobaczyłam, że ścieżka zapadła się tuż pod moimi stopami, tworząc dużą przepaść. Wciąż nie mogłam stamtąd wyjść. Właśnie wtedy usłyszałam, jak ktoś mnie woła. Katarina! wołała mama. Katarina! wołał tata. Krzyknęłam. Mamo, tato, jestem na dole. Ale mój głos tylko odbił się echem od kamiennych murów. Jak mogłam być tak głupia, żeby pójść samej szukać aparatu, nie informując ich o tym, gdzie idę? Z przodu zobaczyłam maleńką smugę przebijającego się przez sufit światła. Było to tak nisko, że gdybym się tam dostała, udałoby mi się wydostać z ziemi. Wyciągnęłam rękę i pociągnęłam za korzeń nad głową, żeby zobaczyć, czy mnie udźwignie, ale zwątpiłam. Jeśli szukanie aparatu było głupie, to może przedostanie się na drugą stronę jest jeszcze głupsze. Ale wtedy usłyszałam za sobą hałas. Zdecydowanie coś było tutaj razem ze mną. Łapiąc kolejne korzenie, przekołysałam się na drugą stronę przepaści. Pobiegłam w stronę światła, ale kiedy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że dziura była malutka. Nie przecisnęłabym się przez nią. Zawołałam: Mamo, tato, jestem na dole! Pomocy! I zobaczyłam rodziców biegnących w moją stronę. Katarina, jak się tam znalazłaś? Tata był zmartwiony. Tato nie ma czasu! Coś strasznego mnie goni. Wiecie, całe szczęście. Jedną rzecz moi rodzice robią bardzo, bardzo szybko kopią. Coś poruszało się w ciemności, coś coraz bardziej się zbliżało. Czy moi rodzice są szybsi w kopaniu niż ta zwierzyna w polowaniu? Oj, tak są. Byłam uwięziona w grobowcu z głodnym jaguarem. Tak skończyło się moje grobowe doświadczenie. Tak zdołałam uciec. Mama i tata byli wściekli, ale gdy zobaczyli jaguara, ucieszyli się, że przeżyłam. Plus, absolutnie, zakochali się w tym, co dla nich zdobyłam. Więc teraz jestem bogata, bo odkryłam skarb? Nie. Luis i jego zespół są zajęci przekopywaniem grobowca, by dowiedzieć się wszystkiego o starożytnej cywilizacji. Czy powiem wam dokładną miejscówkę tego grobowca? Nie, bez względu na to, ile komentarzy zostawicie. Upoluje was głodny Jaguar, jeśli się tam dostaniecie. Mama i tata tak się bali, gdy prawie mnie stracili, że chociaż raz przekonałam ich, by zainteresowali się otaczającym ich światem niesamowitym światem.